Już się rozpoczęła nadprzyrodzona walka. Napisane 21 sierpnia 1943 roku. Mówi Jezus, powiedziałem ci pewnego dnia, że w dzisiejszej tragedii jest już działanie sił szatana, który wysłał swoich czarnych aniołów, aby poruszyć królestwa ziemi, jedno przeciw drugiemu. Rozpoczęła się już nadprzyrodzona walka. Oto i ona, za kulisami małej ludzkiej walki. Małej nie przez wzgląd na rozległość, lecz przez swe przyczyny. Mały ludzki motyw nie jest jej przyczyną. Nie. Inna jest prawdziwa przyczyna, która sprawia, że bracia stają się jak mordercze bestie, które po kolei się zagryzają i zabijają, walczycie waszymi ciałami, lecz w rzeczywistości to dusze walczą. Walczycie na rozkaz 4 czy 5 władców. Sądzicie, że tak jest? Nie. Jeden jest sprawca tego zniszczenia. Jeden jest na ziemi, ponieważ wy tego chcecie, ale on nie jest z tej ziemi. To szatan porusza nićmi tej rzezi, w której już umierają nie ciała, lecz dusze. To jedna z początkowych walk. Królestwo Antychrysta, aby się umocnić, potrzebuje cementu uczynionego z krwi i nienawiści. Wy, którzy już nie potraficie kochać, służycie mu świadomie i zażynacie się wzajemnie, i przeklinacie tego, który w żadnym stopniu nie odpowiada za wasze nieszczęścia Boga, walczącego wraz ze swoimi aniołami, aby ochronić to, co do niego należy, wiarę w sercach chrześcijan, dobroć w sercach sprawiedliwych. Na razie to nie ja dokonuję selekcji. To wy się spontanicznie dzielicie. Ci, którzy pomimo grozy potrafią zrozumieć, że Bóg jest zawsze Bogiem, czyli dobrocią i sprawiedliwością, i że ocalenie jest w podążaniu za prawem Boga, oddzielają się od tych, którzy zaprzeczają tej prawdzie. Pierwsi wstępują w górę ku światłości, drudzy spieszą, by wpaść w ciemności. Zaprawdę, szatan ze swoimi złymi duchami usiłuje wstąpić po raz drugi do nieba. Strącony jednak przez mego archanioła podąża na ziemię, aby pokonać Boga w sercach jego dzieci, bo każda dusza, która się zagubi, to klęska dla Boga. I szatan z łatwością odnosi sukces, gdyż w sercach ludzi nie ma już płomienia ducha. Nie ma już życia ducha. Jest węzeł grzechu, w którym rozwija się potrójna pożądliwość, zabijająca ducha. Błogosławieni, którzy, dzięki krwi baranka, zwyciężyli, pozostali i pozostaną wierni. Błogosławieni ci, którzy odrzucą szatana i jego przynętę i nie będą się przejmować jego pozornymi zwycięstwami, jego wysiłkami podejmowanymi w tej dobie. On wie, że jego przeklęte królestwo potrwa krótko. Błogosławieni ci, którzy pozostaną wierni Chrystusowi i jego Kościołowi, podzielonemu z powodu prześladowań antychrześcijańskich, męczennikowi niepokonanemu jak wielki męczennik, jego oblubieniec, Chrystus ukrzyżowany, który wyda się martwy, lecz się odrodzi, jeszcze piękniejszy, aby jako uwielbiony wejść do nieba, gdzie prawdziwy arcykapłan oczekuje go, by celebrować zaślubiny, oblubienicy Kościoła.